Czego dotyczy ta zbiórka podpisów? Podpisy są pod petycją do Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta Grudziądza o zwiększenie funduszy na sterylizację kotek wolnożyjących. Taka akcja trwa już od paru lat w Grudziądzu, ale to, co Urząd Miasta wydaje na tę akcję, jest za małe, bo pieniądze kończą się, powiedzmy, w połowie roku i przez drugie pół roku akcji nie ma. A taka akcja powinna się dziać ciągle, bo wiadomo, że koty narastają lawinowo wręcz. Zbieram te podpisy, ponieważ bodajże od 2008 roku molestuje Urząd Miasta o tą sterylizację i ona w tej chwili jest niedofinansowana. Finansowanie to jest zadanie własne gminy. Gmina, radni uchwalają uchwałę o zapobieganiu bezdomności, w której jest ujęta sterylizacja kotek wolnożyjących z terenu miasta. No i niestety fundusze są ciągle za małe. Moje rozmowy, czy to z Wydziałem Ochrony Środowiska, czy to z Prezydentem Miasta, kończą się na tym, nie mamy. Więc chcę, żeby zobaczyli radni i pan prezydent, że Grudziądzan obchodzi ta sprawa, że chcą tej sterylizacji i skoro gmina ma takie zadania finansowania jako z własnych funduszy, żeby były zabezpieczone w przyszłym roku we właściwej kwocie. To powinno być około 30-40 tysięcy, ale co najmniej 20 tysięcy. Jak podchodzą osoby, które podpisują się ze zrozumieniem, pytania jakieś zadają? Ktokolwiek słyszy o tej akcji, popiera i bardzo chętnie ludzie podpisują. Jeżeli są jakieś ale, to tylko takie, że zbieram podpisy Grudziądzan, osób zamordowanych w tym mieście, ponieważ boję się spotkać z zarzutem, że petycji do radnych grudziąckich nie może podpisywać osoba, która mieszka, powiedzmy, w Szczecinie. Chociaż to też nie jest tak do końca, bo wiadomo, że sporo osób zameldowanych po Krzywnie czy w Nowej Wsi pracuje w Grudziądzu i tam tylko jeździ do sypialni, a z drugiej strony prezydent miasta Grudziądza też nie mieszka w naszym mieście, tylko już poza obszarem, więc to jest takie trochę sztuczne. Ale na tych listach są wyłącznie podpisy Grudziądzan, chociaż wiele osób jest chętnych, żeby podpisać i nie spotykam się z żadnym wydziwianiem, z żadnymi zarzutami, że to jest niepoważne, czy że to jest niepotrzebne. Wręcz przeciwnie, ludzie się cieszą, że ktoś to robi. Niestety trochę mi żal, że tylko się cieszą i ktoś to robi, czyli powiedzmy ja, czy koleżanka, z którą tu jestem. Nasze zbieranie podpisów to jest tylko jedna część. Część druga to są pieniądze, które zbieramy na sterylizację kotek, ale też zbieramy karmę dla bezdomniaków i zbieramy pieniądze na leczenie, bo czasem się zdarza, że kot, który jest wolnożyjący, zachoruje i trzeba zapłacić, tak, za leki, trzeba zapłacić za weterynarza. Niestety czasem także za uśpienie zwierzęcia trzeba płacić. No i kto to ma zrobić, więc robimy to my od lat i tu koleżanka jest osobą, która prowadzi tak zwany dom tymczasowy. Zabiera do domu porzucone zwierzęta, leczy je, szczepi, odrobacza i stara się im poszukać domów. Potrafi w ciągu roku wydać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kociąt.